Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale AutoDiscover. Dzisiejszy odcinek zaczynamy pod nowym biurem w Nawojowej Górze. Możesz tą lokalizację znaleźć w Google Maps, w Google Max, jak to mówi Grzegorz? Google Max. Ponieważ mamy trzy lokalizacje: Rzeszów, Nawojowa Góra obok Krzeszowic, czyli obok Krakowa, i biuro w Warszawie. W dzisiejszym odcinku będziemy szukać, który kluczyk pasuje do którego Dodge'a, a być może nawet któreś auto umyjemy albo się nawet nim przejedziemy. To co, zapraszam do oglądania. 8 cylindrów w układzie V, 6.4, prawie 500 koni. Czy to robi różnicę między 5.7? Mniej więcej tak, jakby się kobieta kłóciła z nami, nie? Tylko trochę przyjemniejszy dźwięk. Zgasimy go. W tym odcinku, ten odcinek będzie poświęcony Dodge'om, ale nie konkretnie temu Chargerowi. Ten Charger będzie szerzej Wam przedstawiony w większej ilości materiałów, ponieważ to jest ScatPack, nasz samochód, super wyposażony, ale o tym może w kolejnych odcinkach. W tym pokażę Wam dwa Challengery. Challengerów nigdy mało, to jest fajny, kultowy samochód. Dwa. Jeden z silnikiem 3.6, drugi z silnikiem 5.7 z Shakerem. Właśnie go ogląda jeden z naszych specjalistów, handlarzy. Inżynier Marcin. Inżynier Marcin. Tu się nie pomyliłem. Daję 50 i bez miernika biorę. 50 ja 30 dałem. 30 i ze szwagrem ja jestem jutro. Dobra. Dobra. Jak dolarów to się dogadamy. Marcin, zobacz na metce, kiedy był olej wymieniany. Był? A gdzie? Majstrowany, Grześka pismo. Zmienił, tylko wziął tą nalepkę i... Trytytkę, nie? Pierwszy komunikat: uzupełnij paliwo. Ok. Przejechałem nim wcześniej, więc temperatura oleju 69. Specjaliści mawiają, że jak już jest 70-75 stopni, to można autem jechać mocniej, czyli to już jest taka, powiedzmy, temperatura oleju, gdzie można ten silnik wkręcać na wyższe obroty. Dajcie znać w komentarzach, jaka powinna być właściwa temperatura oleju. Tutaj od razu na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy, ta dziwna gałeczka przekręcona w lewą stronę. No taki jest manual, bardzo zresztą kultowy kształt. Dla mnie to przypomina kulę bilardową, bardzo fajnie wygląda. O, i piszczysz. Ja zapiąłem pas. Pewnie się będzie mścił i będzie piszczał cały czas. Challenger z Shakerem wygląda po prostu rewelacyjnie. Mamy tutaj 5.7 pod maską, aczkolwiek tłumik jest standardowy, więc nie jest zbyt głośny. Wręcz nawet bym powiedział cichy, komfortowy na trasę. Samochód, uwaga, jak każdy Dodge, bardzo, bardzo wygodny, lekko pływający, czyli stosunek mocy do tego, jakie powinno być zawieszenie, mogłoby być twardsze, ale to nie jest problem, bo można stuningować. Najsłabszą stroną Dodge'a, a to właściciele zresztą wiedzą, są jednak hamulce. I wracamy tutaj do tematu też silników. 5.7 3.6 0W20, jak zaleca producent, do silnika 6.4, jak otworzycie maskę i macie na korku w lewo napisane, że zalecany olej 0W40. Ten silnik jest uznawany za bardziej wyczynowy. 392 ScatPack. Bardzo, bardzo fajne auto. Mieliśmy rok temu u nas na kanale też 5.7, też w manualu, tylko tam był tłumik trochę głośniejszy, zmodyfikowany, gdyż dużo Amerykanów zmienia te tłumiki, żeby wyciągnąć z tego silnika bardzo fajny dźwięk. Jak w każdym Dodge'u, dotykowy ekran, fajnie to działa, dość responsywnie. Prosty panel, wszystko jest naprawdę czytelne. Można się tutaj tak naprawdę skupić na jeździe i ciągle będę powtarzał, te zegary wyglądają fenomenalnie. Zegary to jest coś pięknego w tym samochodzie. To jest najładniejszy element tego samochodu. Mieliśmy już na kanale wersję ScatPack, mieliśmy też 3.6 z napędem na 4 koła, ponieważ można nabyć taką, z takim silnikiem. I uwaga, piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, skąd się wzięła nazwa Shaker. To jest ciekawa rzecz, gdyż macie ten wystający wlot na masę, który robi ogromne wrażenie. Skrzynia biegów. Pewnie zastanawiacie się, jaka ona jest. To nie jest ona tak precyzyjna jak w Mustangu, na przykład, czy Mustang Shelby dla porównania. Mega fajnie pracująca skrzynia. Sprzęgło leciutkie, skrzynia z oporem. Skrzynia nie pracuje aż z takim oporem. Jest nawet wręcz taka, bym powiedział, trochę bardziej rozbujana, jak amerykańska kanapa. Na pewno nie zachęca do aż tak mega sportowej jazdy, jak to jest na przykład w Camaro. Krótka skrzynia, krótki lewarek, ale manual też bardzo fajny. Silniki V8 w ogóle fajnie się prowadzą pod kątem takim, że możecie wrzucić czwórkę zaraz przy niewielkiej prędkości i przejechać całe miasto, ponieważ na niskich obrotach on również pracuje bardzo aksamitnie i nie zrywa tak jak 4- czy 6-cylindrowe niektóre silniki. Widzimy teraz w Dodge'u Challengerze 3.6. Przesiadliśmy się do tego samochodu prosto z 5.7 Shakera. Wnętrze praktycznie identyczne, poza tym, że nie mamy napisu Shaker na wylotach powietrza w klimatyzacji, to wnętrze niczym się nie różni. Tradycyjny, plastikowy, amerykański Dodge, który w 2020 roku, modelowo 2021, postanowił, że temu wnętrzu nada oto trochę pięknego, ekskluzywnego sznytu i wypuścił to, co powinien dawno, czyli oprzyli deskę skórą. Piotrek Wam tu wrzuci zdjęcie ładne nowej deski w Durango, która po prostu naprawdę wygląda premium. Ale pamiętajcie, że to nie jest problem. Jak macie fotele materiałowe, zawsze możemy dać do tapicera i przeszyć je alkantarą i skórą. Tak samo jest z deską. Deskę rozdzielczą można wyciągnąć i przeszyć ją dowolnym materiałem, czy to alkantarą, czy skórą, zrobić kontrastowe szwy, żeby to nie raziło, bo kupując Dodge'a 5.7 lub 6.4 to w sumie jest już drogi samochód, bo tak jak przypomnę, za 5.7 trzeba mieć po lifcie, oczywiście po 2015 roku trzeba się liczyć powyżej 85-90 tysięcy złotych, kupując prywatnie w górę, więc kupując nawet roczny samochód, to są kwoty znacznie przekraczające 100 tysięcy, to możemy sobie taką deskę wtedy spokojnie oprzyć skórą, tak aby cieszyła również i oko. Z tych wszystkich trzech samochodów, czyli Challenger, Camaro i Mustang, to Challenger, jeszcze raz podkreślę, ma najlepszą widoczność, jest największy, ma najwięcej miejsca i jest najwygodniejszy. Najmniej wygodny i najgorszą widoczność ma Camaro, a jest najbardziej sportowy, a Mustang łączy te wszystkie cechy, tak żeby być gdzieś tam pośrodku. Te puste przyciski, które mamy tutaj na kierownicy, to nic innego jak brak aktywnego tempomatu, który, uwaga, możecie zamówić i możecie mieć w Dodge'u. Możecie mieć również asystenta pasa ruchu, martwe pola, więc ten samochód można fajnie doposażyć. Konstrukcja samochodu jest już bądź co bądź leciwa, no bo korzysta z technologii Mercedesa E-klasy Okulara ze zmianami, ale cały czas Dodge odświeża, dokłada elementy do wnętrza, poprawia tutaj, mam na myśli, multimedia. W Chargerze możecie zamówić podwójne klejone szyby. Ten samochód jest naprawdę cichy i wygodny i taki ma być. Bardziej muscle, a może nie do końca taki zwinny. Mimo to, że nie ma gałki tutaj po prawej stronie, to Amerykanie trochę pomyśleli. Nawet jak masz wyłączony ekran i zaczniesz zmieniać temperaturę, to aby Cię nie drażniło, pokażę Ci po prostu, jaką temperaturę tutaj sobie wybierasz. Prosta rzecz, a bardzo fajna. Podsumowując, Dodge, jaki by nie był, jest fajny. Wiadomo, masz budżet, to kupuj 5.7. Jak masz większy budżet, to kup 6.4 albo Hellcata. Jak masz fajny budżet, a niepotrzebne Ci 5.7, a musisz mieć na przykład napęd na 4 koła i musisz taki samochód sprezentować żonie, ponieważ nie możesz sobie kupić, a musisz nie denerwować się na... Żona nie chce... Przekręciłem. A nie chcesz, żeby zabiła Cię Twoja żona, nie mogąc wyjechać spod sklepu z zakupami zimą, to musisz jej kupić Challengera 4x4. To jest naprawdę bardzo fajny samochód. 300 prawie koni. Moc jest w zupełności wystarczająca, silnik również jest bardzo dobry, da się go zagazować, więc... Tutaj mamy tylko same minusy. Minusy? Plusy dodatnie. Tak, tutaj mamy same plusy dodatnie, a jedyny minus to ten na akumulatorze. Jeżeli pytałbyś mnie, jaki ja bym wybrał samochód, to wybór jest oczywisty. Wybrałbym Chargera. A dlaczego? Ponieważ mam dwóch chłopaków, których muszę zapakować do tyłu, a z tyłu jest naprawdę dużo miejsca i bagażnik jest naprawdę pakowny. Jeżeli chciałbyś odjechać jednym z tych samochodów, to masz pecha, ponieważ one są sprzedane, ale możemy Ci ściągnąć podobny, nie ma problemu. Skontaktuj się z nami, na dole są do nas Instagramy, numery telefonów, możesz napisać na Facebooku, na Whatsappie, zadzwonić, każda forma kontaktu będzie odpowiednia. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!